Cześć, tutaj Bartek Piasecki. W tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób zrobić przekierowanie po wypełnieniu formularza na stronę Thank You Page. Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak ustawić Thank You Page, no jak go przygotować w taki prosty sposób. Więc zacznijmy sobie od tego, że stworzymy taką stronę podziękowania po wypełnieniu formularza, na którą będziemy wysyłali ruch, no i będziemy to z automatu mogli też trakować w kolejnych odcinkach serii analitycznej. Więc stworzymy sobie, ja mam tutaj zresztą jakiś sample page i jego możemy sobie przeedytować na thank you. I w Elementorze sobie go szybko zmodyfikujemy. Nie będziemy tutaj bardzo tego rozkminiać, po prostu dorzucimy sobie nasz szablon, szkic strony głównej i sobie tutaj napiszemy: dziękujemy za wypełnienie formularza. Zaraz sobie oczywiście tą górę zmodyfikujemy, możemy stąd usunąć, nawet nie będzie takiej potrzeby. Dobra, może być to, no i właściwie nasz cały thank you page to będzie tylko ta strona. O, dokładnie taka. Nawet te batony możemy stąd usunąć i napiszemy sobie coś takiego mądrego. Dziękuję za wypełnienie formularza. Wypełnienie formularza, to sobie możemy wrzucić takie nawiasy. Nie wiem, jak one się nazywają, kwadratowe, bo to jest za wypełnienie formularza. A tutaj w tym subtitle, czy tam w title description sobie napiszemy: zapraszam na mój kanał YouTube. I tu możemy sobie zrobić coś takiego. Tutaj to, zobacz, więcej też wywalimy. I w tym miejscu sobie dodamy ikonkę, która będzie nam pokazywała nasz kanał YouTube'owy. No i dobrze. Tylko byśmy to pewnie zrobili w jakimś stylu bardziej. Czerwonym. Coś nie działają dzisiaj te pobieranie tych. Zapraszam na nasz kanał YouTube. Dobra, i tutaj sobie podlinkujemy nasz kanał YouTube. No i dobra, i niech to będzie nasza wspaniała strona lądowania. Chyba coś mi tu nie wyszło, kopiowanie. Teraz powinno wyjść lepiej. Dobra, oczywiście klasycznie można to lepiej dostosować. Ja trochę walnę jeszcze większe marginesy u góry, żeby im nam to lepiej wypełniło. 150 i tutaj na dole niech będzie 250, tak żebyśmy mieli to w miarę rozciągnięte. No wizualnie pewnie do poprawy, ale też nie chcę Was tutaj zatrzymywać bardzo, żebyśmy polecieli sobie dalej. I co? Teraz cofamy sobie. Potrzebujemy przede wszystkim adres URL. Ta nasza strona to będzie może dziękuję. Aktualizuj, tak żeby nam tutaj wskoczył nasz adres URL, bo on nam będzie potrzebny. Jeżeli nie wskoczył, to wymodyfikujemy sobie to tak zwanie z palca. Dziękuję. I jak sobie to zobaczymy tutaj, to już mamy pod tym dziękuję nasz adres URL. Dobra, coś nam tutaj, przerwijmy sobie Google Tag Managera, on nam będzie potrzebny niedługo. No i tak, pierwsza rzecz, mamy przygotowaną stronę lądowania.
albo thank you page, nie strona lądowania, za dużo tu tych stron, landing pages, thank you page i tak dalej, już lekko głupieje. Teraz tak, przechodzimy sobie oczywiście do wtyczek i znajdziemy sobie wtyczkę, która nam będzie umożliwiała robienie redirectu. Jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw reakcję i subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto tworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży. Czyli mamy tak, kontakt, form 7. Oczywiście każda, może nie każda, że każde rozwiązanie formularzowe ma pewnie swoje rozwiązanie do redirectów. Ja Wam pokażę po prostu takie, które ja znam i które je używam, ale jest ich na pewno kilka i szukamy, o dokładnie, czyli to Redirection for Contact Form 7 i coś takiego sobie chcemy zainstalować, więc to jest kolejny krok, żebyśmy zrobili redirect. Pokażę Wam od razu, jak to działa bez tej wtyczki, jak to będzie działało po zainstalowaniu tej wtyczki. Dobra, tak, update, niech to sobie idzie. Ja Wam pokażę w międzyczasie, jaki mamy obecnie efekt. Czyli obecnie, jeżeli ktoś wysyła nam wiadomość, to tutaj sobie wpiszemy bartek@test.pl i tutaj jakaś tam byle jaka wiadomość, naciskamy wyślij i po wysłaniu tej wiadomości na dole nam wyskoczy taki komunikat, że wiadomość jest wysłana, dokładnie, twoja wiadomość została wysłana, więc to jest wersja startowa. Teraz sobie weźmiemy wersję rozszerzoną, tak ją nazwijmy. To jest nasz contact form, strona główna, które sobie wprowadziliśmy i tu w tym miejscu powinny nam wyskoczyć actions, dokładnie o to nam chodziło. I tutaj w tym miejscu, czyli wchodząc w nasz wybrany contact form, mamy coś takiego jak actions i stąd możemy wybrać kilka dodatkowych akcji. Jak widzicie, tutaj część z nich jest płatnych, czyli redirect będzie płatny. Gdybyście chcieli na przykład wysłanie jakiegoś PDF-a albo dodanie, dajmy na to, wysłanie SMS-a czy coś takiego, to to rozwiązanie też oferuje inne akcje, które inne działania, inne czynności, które wystąpią po wysłaniu formularza. W moim przypadku na razie jakby wybierzemy sobie ten podstawowy, mamy też Save Lead, to będziemy sobie mogli dodawać i w przyszłości, ale na razie jakby robimy redirect. Add action i to redirect ma być po prostu tutaj new action, redirect, edit i select page na dziękuję. Dobra, więc powiedzmy, że możemy to sobie nazwać redirect. Dziękuję. Jeżeli będzie więcej tych akcji, to wiadomo, lepiej sobie to zapisywać. Dajemy sobie zapisz. No i zobaczmy, czy nam to zadziałało. Przynajmniej mam nadzieję, że tak, to jest enabled, więc mamy i powinno nam to pójść. Więc mamy kolejna rzecz, kostmałpa123.pl i robimy sobie tutaj wyślij. Robi się wyślij. I w momencie, kiedy formularz został wysłany, no to jesteśmy przekierowani na naszą stronę thank you page. Więc teraz, dlaczego tak zrobiliśmy? Zaraz, kiedy będziemy instalowali analitykę i różnego rodzaju tagi, reguły, konwersje, zrozumiecie, jaki to ma większy sens i dlaczego warto robić takie działania właśnie z osobnymi URL-ami po wypełnieniu formularzy. Ja Was zaproszę do kolejnego odcinka tej serii, bądź też do playlisty analitycznej, bo tam będziemy dalej rozwijać ten temat i będziemy po prostu dodawać tagi, reguły zmienne i właśnie będziemy wykorzystywać ten thank you page do tego, żebyśmy to sobie zobaczyli niedługo w Google Analyticsie. Dobra. Dzięki serdeczne, jeżeli oglądacie ten odcinek, to możecie nawet tworząc wspólnie z nami ten kanał, wejść na moją stronę, wypełnić ten formularz jakimkolwiek danymi testowymi. Chodzi o to, że wtedy te dane będą się zliczały, będziemy je obserwować w Google Analyticsie, bo za chwilę będziemy sobie to konfigurować i będziemy po prostu zbierać te informacje, także w przyszłości tworząc kolejne odcinki na przykład z raportami, będziemy mogli też monitorować to wysłanie formularzy, więc ja zachęcam do tego, żeby nawet po tym odcinku poświęcić te 20 sekund i przejść na Bartek Piasecki Marketing i na dole wpisać jakieś fejkowe dane w formularzu. Po prostu będziemy mieli więcej danych do kolejnych odcinków. Dobra, to myślę, że tyle na dzisiaj i zapraszam, teraz będziemy się przenosili do odcinków z GTM czy też Google Tag Managera i Analytics. Na razie.